tu Aristeo, a oto przyjaźnie do nas nastawiona armia naszych fanów, która chce z nami porozmawiać. O, właśnie. Jeden z czołowych fanów wybiegł na nasze spotkanie i szczęśliwie stanął przed pułapką. Czy dla niego szczęśliwie, to nas nie bardzo. Tu widzimy prezenty. Chciałbym się do nich dostać, ale na początek może pułapka tutaj, też podejrzewam, że tu się będzie dużo działo. Jeśli chodzi o osłabianie, to wiadomo, tu entuzjazm troszkę opadł. Jakie macie szanse? No wiadomo, ze speedem, tu ze szczęściem, ale to może nie zadziałać. Ja bolę ostrożnie, tak. Natomiast dodatkowy ruch dostaniecie od jarlów. Jak będzie, że tu. Muszę pamiętać o nich, bo zapominam. Tutaj szczurunka szczęścia ma sens. Podejdziecie i poczekacie, może się coś tutaj rozwinie. A tu wiadomo, albo niech będzie nawet runka szczęścia. I to jest cel. Tutaj runka szczęścia. Obszarówka. Nie no, lepiej będzie coś takiego im zapodać. O właśnie, miałem o czymś pamiętać. To jest właśnie ten moment. I wydaje mi się, że warto będzie takich tankerów ściągnąć tutaj. I przeżyli. Nie ma się co dziwić, sporo ich. I tu świetnie. Najgroźniejszy. Pomyślmy. Można rzucać tutaj i wydaje mi się to dobrze po tym w sumie zabić. Teraz mam dylemat. Nie no, bijemy tu. Można starać się i wystrzelać, ale o właśnie, jak ta jednostka odejdzie, to tu użyję tej umiejętności. Wiemy. No, odsuńcie się. Teraz, żeby nie zapomnieć. Okej. Pięknie, padnie. Nie będzie wskrzeszenia. A taki był plan. I trująca czaszka. 3 sztuki. Fajne. Rzucamy kolejny raz. Może ich zabić, ale z drugiej strony... No, ma to pewien plus. No, ja muszę się przygotować na nadejście tej formacji, która tu będzie się teleportowała, dlatego... pierwsza pułapeczka tu. Gdzie ja mogę dać drugą? Czy ja w ogóle jestem za tym, żeby się stąd wycofać? Wydaje mi się, że tu to jest dobry pomysł. Uciekamy. Jotunkowie zajmą się skrzyneczką. Tutaj waszym zadaniem będzie osłaniać kolegów. Zostaniecie tu. Skrzyneczka, jak najbardziej. Magiczny topór. Osłabianie. Bo ja wiem, chyba tu. Wycofujecie się. Na razie powiedzmy tu. I... A, dobrze przewidziałem. Tu. Tylko że... Mam dużo szał. To wiel
tyle to mi nie da, więc... Właśnie. Dowodzenie 12. Bo ja wiem. Nie no, może się na to... skuszą. Powinni się skusić. Tylko teraz jak to dobrze rozegrać? Tutaj? Nie będzie. Ktoś tu powinien się na to skusić w każdym razie. Jadunku, wycofam. Właśnie ty powinien wycofać, oni mają najmniej ciekawą sytuację. Może szczęście się przydać. Bijemy. Właśnie, uciekacie z domu. Aha! Dobrym pomysłem będzie pułapka tutaj, a pozostała moja armia wycofuje się na z góry upatrzone pozycje defensywne. A, no to osłabiamy oczywiście. Za duże ryzyko, bijemy tutaj. Że odetniecie drogę ucieczki tym, ale nie, no damy radę. Przecież oni wytrzymają, ci też wytrzymają. Nie jest jakaś wielka armia. Na wszelki wypadek mamy jeszcze tutaj wskrzeszanie, więc czekamy. Wycofam was, no tutaj powiedzmy. Okej. I skusili się fajnie. Ale dobrze, że ta jednostka, bo ta nie ma większe szanse, że coś tutaj... O, właśnie, zdemoluje. Świetnie, bez stad własnych i troszeczkę zarobiliśmy. Dzięki pułapkom. Za swoje osiągnięcia otrzymujesz bardziej prestiżowy medal Akolita Odyna, poziom drugi. Co to mi dawało? W ogóle są fajne rzeczy. O, w wyniku bitwy często decyduje potęga umysłu. Plus 5 do szybkości regeneracji many między bitwami. Fajnie! A co ja tak tam musiałem zrobić? Aha, wrogie oddziały zniszczone zaklęciami. No, no to jeszcze troszkę popracujemy nad tym. Bo to raczej długo. Mocno. Wydajnie. O, jak mi się to podoba. Co możemy powiedzieć o tej jednostce słabi? A ta? Bardzo słabi. Może jednak bardzo słaby. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym powalczymy.